Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z The Last Day of June. Przepraszam was za mój głos, ale jakiś kłaczek się tutaj mi wdarł. No i co? Jesteśmy chyba po dwóch już, że tak powiem, historiach gówniaka i babeczki, która zakochała się w naszym głównym bohaterze. I zobaczmy, jak dalej się mają potoczyć losy. Czy uda nam się uratować jego narzeczoną, żonę? Nawet nie wiemy, na jakim etapie byli w sumie, no ale byli bardzo z sobą związani. No, jak widać, u nas wciąż martwa. Więc nasze działania póki co nie przywróciły jej życia. My jesteśmy dalej sparaliżowani, co też nie wróży dobrze. Okej, czy teraz wersja z dzieciakiem, który wbiega na ulicę i babeczką, która go przepędza? O kurde. Aha. Aha. No cóż, że tak powiem, myślałam, że jednak on ich zastrzeli przypadkiem, albo przynajmniej strzeli w auto czy coś, a tu w sumie trochę jeszcze gorzej. No to... Spoko, zaraz to naprawimy. Jednak straciła to dziecko wtedy. Ach, smutne strasznie. Czyli co, popadła w depresję? A, i ona wtedy dostała te jakby pędzle i tak dalej. I od tego się zaczęło jej malowanie, szkicowanie i życie pełnią życia. No dobra. Gdzie mam teraz jechać? W wózeczku? Tu chyba nie. A, tu, dobra. Musimy odblokować naszego pana ze strzelbą. Oh, j'ai mal.
Okej. Że na bogato. Złota strzelba, złoty strzał. A, to już wiemy, dlaczego strzelał do ptaków. Ojej, to są nawet trzy opcje. Kurde. No na pewno ta wersja z ptakiem, ona nie może być. Ale że aż trzy? Więc dałby sobie spokój z tym medalem. Zamykał drzwi jak człowiek, to by żaden ptak nie wlazł. Dobra. Aha, czyli co, dzieciak bawi się z psem, tak? Ja chyba wiem, co trzeba będzie zrobić. Coś czuję, że trzeba będzie po prostu wrócić się do dzieciaka, żeby dzieciak bawił się latawcem. Tylko, że jak nie ma liny... No, tylko, że jak nie ma liny, to skąd wziąć linę potem? Co mamy? O, tu jest dzieciak niby, tak? No, tu jest namalowany obraz. Tutaj, dobra, nazwijmy na to, że to była jego narzeczona. Więc ten... Z taką śmiesznie biega. No dobra. Ale ja coś czuję, że trzeba wrócić się do dzieciaka, żeby dzieciak się z psem nie bawił. Chociaż w sumie... Jak my zadzwonimy po psa, to i tak nic to nam nie da. No idzie dalej, wszystko wina gówniaków, no. Dobra, to dopiero... Aha, ta jeszcze liny nawet tutaj nie ma. No chyba nie. Dobra, ona tu jeszcze liny nie ma, więc to też ciekawe. Chociaż w sumie ona jest przed wyjazdem, więc w sumie... Aha, tu jest zamknięte. Ja to otworzyć niby? No, really? Czegoś inną drogą przejdziemy? No tu nie.
No, jestem ciekawa, jak to niby wejść, tak? Tu nie masz żadnej drogi. Chyba, że od jego strony jest jakaś droga. Właśnie. Dobra, tutaj coś jest. Czy ja podejrzewam, że nie zbiorę tych baniek wszystkich, ale nie to mnie interesuje. Mnie interesuje historia tutaj. Dlatego, żeśmy się tutaj znaleźli. End of the day. Ja uważam, że trzeba tego psa zawołać ogólnie. To jest problem. Dobra, czyli trzeba chyba prawdopodobnie wrócić się do tego dzieciaka i znowu sprawić, żeby on się bawił latawcem. Ja jestem ciekawa, co z dziadkiem w ogóle. Co on takiego robi, że... że ogólnie... też z jego powodu... ta babeczka nasza umiera. No ale dobra. Więc trzeba dzieciaka... odgonić. Tylko problem jest taki, że my nie mamy liny. Chyba. No ale dobra, zobaczymy najwyżej. Dobra, ja się z psem nie chcę bawić, ja chcę ten... Aha, dobra. Korzystając z okazji... sobie wezmę te rzeczy, których nie mogłam wtedy wziąć. Dobra, idziemy do tego. O. Tutaj też nie byłam? A, bo to zamknięte było też chyba, dobra. Dobra. A wiecie, tak przy okazji, to przynajmniej zbierzemy te rzeczy. Jak są. Dobra, chodźmy zobaczyć, co z tym latawcem. Tylko mnie martwi to, że my nie mamy liny i... tak trochę lipa, no ale dobra. End of the day. A, czyli jednak mamy linę. No, okay. Dobra, ale co teraz? A, czyli jednak jest lina. No dobra, to widać, że dziadzio miał ich więcej w kieszeni.
Aha, bo teraz jest problem. Ciekawe. Znaczy tak myślałam, że się tak stanie. Ale to zrobimy tak, że... Kurde. Dobra, ale to i tak trzeba teraz wrzucić do tego gościa. Teraz będziemy mieć psa do dyspozycji, więc... Więc po prostu odblokujemy tego dziadka i wtedy trzeba będzie wszystko, wiecie, w kolejności tak, jak powinno być. Tylko to jest trochę bez sensu, bo... No, tylko że ona nie ma liny, więc je się, no właśnie. Nie, oni zginą przez to, tak czy siak. Ale dobra, spróbujmy. Bo to jest tak, że jak... Musi być wszystko po kolei, tak jakby. No. On musi mieć linę. Tylko, że jak on będzie miał piłkę, to on się będzie z psem bawił i tutaj nie będzie. No ale dobra, zobaczymy, bo to chodzi o to, żeby... Żeby odblokować tą ostatnią kartę, tak jakby tego dziadka i potem tak przerobić historię. Żeby była ona chyba pozytywna, nie? Coś mnie zastanawia, że tu są trzy aż wybory. Ale podejrzewam, że będzie miała to związek z dziadkiem. Dobra. Dobra, teraz muszę psa zawołać, bo dzisiaj pies jest dostępny. Czemu szut? Chciała zawołać dziad tego. Matko, aż te jabłka wypadły. Cold dog. Aha, dobra. Dobra, to nie. To co? To tego psa gdzieś tu musimy ten... postawić, chyba tutaj. Ciekawe, ciekawe. Aha, serio? On się tutaj wrócił? Liny? Aha, nie mogę strzelić nawet teraz. Zobacz psa tylko. No, nie, mogę. No ale to jest bez sensu. Poszedł tam, tak? I co mi to da, że on poszedł tam? Aha, poleciał w ogóle w inną stronę teraz, tak? Chciałam, coś otwarło w ogóle, co wcześniej nie było dostępne.
No, tam poleciał. No ale jaki jest cel tego? Z tego gdzie latał, nie? Aha, z jednej do drugiej, dobra. Bo tu psa trzeba postawić. No i poleciał jeszcze do innego w ogóle. Jakie to jest głupie. Czyli teraz co głupie, co no niezrozumiałe, no. Nie rozumiem. Ciekawe, ile on jeszcze ma naboi w ogóle, że tak sobie mogę strzelać. No i to jest bez sensu, no. No, dobra, poleciał dalej. Czy wy to widzicie? Jest lina. Aha. Ha, 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 ha. Kurde. Dobra. No na pewno tą babeczką musimy przejść. To nie ma tutaj żadnych pytań. I na pewno tym dzieciakiem też. Ale czekajcie, zobaczymy. Aha, tutaj tym dzieciakiem. Pewnie. Bo dzieciak se wejdzie tędy ogólnie. I on weźmie ten. No. No to bez sensu, no ja tutaj nic nie zrobię. No ale chcę wziąć tą linę. O, jest jakieś przejście. Aha. O, przeskocz.
Okej, okay. Dobra, czyli tak się zakończa ten dzień, dobra. No dobra, no to teraz tak. Teraz się wrócimy chyba, bo ona dalej nie ma liny, nie? Ona dalej ma te... Czyli w sumie ten gość nawet mógłby tak zostać, bo on no, jest na sianie, nie? Chyba, że pies coś zrobi, ale wątpię. No, no ale ta babka nie ma liny, proszę przez babkę będzie. Dobra. Zaraz się trzeba wrócić do tej babki, bo ten gość został na sianie. Znaczy, nawet nie, że został na sianie, ale otworzył drzwi. Więc tutaj teraz robimy tak. Potem trzeba będzie wrócić do dzieciaka. Możemy postawić sobie to pudło. Okej. Okay. I Polina. Idziemy, Polina. Ciśnij, ciśnij. Jest otwarte przynajmniej. Aha, i on spadł do tego siana tam, dobra. Okej, okay, czyli mu tu nie pomożemy. Weźmiemy Selinę. Co nie? No dobra, więc to teraz wygląda tak, że my kończymy ten dzień tu. Aha, no nie tu, sorry. Sorry, nie tu. Okej, okay, wracamy do auta i jedziemy siną dal. Też i tak będziemy musieli wrócić się do dzieciaka, podejrzewam. No, piesek chce, żebyśmy pomogli temu gościowi, no. No ale dobra, mamy teraz ten kartony przymocowane. No i co teraz? Musimy i tak się wrócić do dzieciaka teraz, żeby dzieciak mu zrobił przejście. Idziemy teraz tu. Więc to będzie szybkie i potem do tego gościa. Powinien się odblokować dziadek wtedy. Psa już nie ma.
Babka słyszała Alinę. Dobra, którędy to mamy iść? Się pokupiła. Tędy. A ciekawy taki efekt motyla ogólnie. Okej. Okay. Wejdziemy i tu zrobimy tak. Okej. Okay. Dobra, to trzeba jakoś zakończyć. Zamknięte. Dobra, to jest za ciężkie, więc na ten nie przejdziemy chyba. Dobra, tu żeśmy pootwierali ogólnie. Teraz jak mamy zakończyć ten dzień? Aha, to jeszcze, dobra. Okienko, tak? To też nie bardzo nam to dało. Tu ja nie przejdę. No dobra, no ja tam nie wejdę w ogóle. A nie, czekajcie, wejdę? Nie wejdę. Aha, dobra, ja teraz mam się wrócić do dziadka. Dobra. Dobra, no to tyle. Tyle tutaj. Teraz się wracamy. Nie, nie będziemy się z nią bawić. Tak jest sam powiada. Poruczej. Idziemy tu. Efekt dalej będzie ten sam, bo ten pies wybiegnie po prostu, nie? Ale teraz z tym gościem będziemy w stanie wziąć sobie medalion i nam się zmieni właśnie ta trzecia opcja prawidłowa i blokujemy sobie dziadka, który też... Dobra. Czyli oni się tutaj bawią, babeczka sobie przywiąże linę. A gość jest dalej na sianie. No, to teraz jest tak samo. Okej, idziemy do niego. Zrobimy rewind. O Jezu, musimy jeszcze raz z tym ptakiem robić. Dobra, to ja wam przewinę do tego momentu.
A, dobra. No, bo już myślałam. Dobra, czy jesteśmy tu już od razu? Nie, bo już się wystraszyłam, no kurde. Było takie rakowe strzelanie do tego ptaka. No, teraz musimy przejść jak ludzie tutaj. Dobra, muszę zobaczyć na te memories zebrane. Tutaj bawi. Dobra, no to bierzmy ten medal. End the day. Dobra. Zostawimy ten medal? Jednak nie. No ale słodkie. Dalej nic. Nie wiem jak wiele ja czuję jego frustrację. Moi drodzy, myślę, że została nam chyba ostatnia część, czyli rozwiązanie, że tak powiem, serii zdarzeń z dziadkiem. No i co, może dowiemy się, jak się kończy ta historia. Także ja Was żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!